Cześć kochani, witam Was serdecznie znowu na firmamencie gwiazd, co oznacza jedno, przed nami dziewiąty znak zodiaku, czyli ryby. Chwilka wstępu o rybach. Otóż uważam, że chyba to jest najtrudniejszy, no jeden z trudniejszych znaków, które musiałam ubrać w charakteryzację, bo można by myśleć bardzo prosto na temat ryb. Po prostu, nie wiem, syrena albo taki wodny stwór, ala wodnik, taki trochę topielec, jak z Piratów z Karaibów. Natomiast ja zainspirowałam się trochę Shape of Water, Guillermo del Toro. W każdym razie chciałam, żeby ta postać była takim rybim tworem. Żeby nie była stricte syreną, albo stricte taką rybą, tylko właśnie takim rybim tworem, żeby było czuć, że to jest postać, która sobie w oceanie bądź w innej wodzie żyje, a resztę można sobie o niej dopowiedzieć. I przejdźmy sobie do tego, kim są ryby. Podobno osobowość ludzi urodzonych pod znakiem ryb jest bardzo zmienna. Uważam, że ryby są bardzo wrażliwymi znakami. Bardzo wrażliwymi na krzywdę, bardzo wrażliwymi na słowa. Mają dużo empatii w sobie i dużo takiego serca. Ryby odznaczają się dużym mistycyzmem, tajemniczością i rozwojem duchowym. Czy to prawda? Moja mama wierzy we wszystkie horoskopy. Może nie wszystkie, ale ogólnie wierzy w horoskopy, w tarota, w magię. Jest taką trochę magiczną osobą i powiem Wam szczerze, że bardzo często jej się to sprawdza, a jeżeli mi ma coś wybróżyć, to się sprawdzi zawsze. No dobra, może nie zawsze, ale w 98%. Jeszcze trzy słowa wstępu. Przed Wami będzie tutorial, jak zrobiłam uszy, jak zrobiłam łuski, jak robiłam te wszystkie wklejki. Pokażę Wam, jakie wyrzeźbiłam, jakie odlałam i jak potem wlałam lateks, wyciągnęłam i pomalowałam, więc jest cała droga realizacji. Postaram się zrobić z tego szybki klip, żebyście wytrzymali, ale jeżeli nie interesuje Was ta część tutorialu, to zapraszam Was od razu tu. Zapraszam na tutorial.